W mojej pracy zawsze interesowali mnie ludzie, którzy szanowali, dbali i pielęgnowali swoją tożsamość. Wiele lat temu zajmowałem się przez dłuższy okres cyganami. Zrobiłem też historię o ludziach sponiewieranych przez reżim Ceausescu, Chango. A teraz zająłem się góralami. To zupełnie fascynujący temat. Jest to projekt długotrwały, którym zajmuję się od lutego bieżącego roku. Sądzę, że w połowie następnego będzie on w miarę skończony. Zawsze uważałem, że interesujące jest tylko to, co jest gruntowne. Dlatego też materiały długotrwałe zawsze trafiały łatwą drogą do mojego serca. W nich upatruję jakby sposób na opowiadanie, tłumaczenie jednego człowieka drugiemu człowiekowi. Wszystko, co w tej pracy fotograficznej też robiłem, robiłem po to, aby się na coś przydało. I wydaje mi się, że ten materiał góralski może należeć właśnie do takich, również dzięki temu, że trwa on wystarczająco długo. Jestem niezwykle tym i przejęty, ale również bardzo zadowolony, ponieważ mam do czynienia z bardzo pozytywnymi ludźmi. Kiedy zdobyłem zaufanie górali, co okazało się nie być wcale takie oczywiste i proste, to zacząłem się czuć naprawdę jak u siebie. Poznałem wspaniałych ludzi i też zaprzyjaźniłem się. Poza ludźmi obcuję z fantastyczną przyrodą, naturą i ze zwierzętami, które zawsze uwielbiałem, więc ten materiał niesie również w sobie ten aspekt przyjemności, czasami nawet zabawy, śmiechu, radości. Więc jest to dla mnie niezwykle przyjemny okres w tej mojej pracy zawodowej. Górale mówią o tym, że ludzi dzielą na trzy kategorie. Są wśród nas pnioki, krzoki i ptoki. Pniok to jest taki, który historią sięga no przynajmniej trzech albo czterech pokoleń. To jest ten prawdziwy góral. Krzok będzie taki, który od 200 lat zamieszkuje w górach i zdążył poznać już odrobinę z tych tajemnic, które tworzą coś, co nazwałbym góralszczyzną. No i są ptaki, do których ja należę, czyli osoby, które pojawiają się tam, czasami zakochują się w tym nieprawdopodobnym pejzażu, w tych polskich górach, zostają albo po prostu odjeżdżają, ale wracają. Materiał okazuje się, że nie jest właśnie prostą opowieścią. Mnie nigdy nie interesowała powierzchowna obserwacja. Zawsze starałem się poświęcać sprawom, które mnie fascynowały dłuższy czas. I tutaj pokazuję i tradycję, i wiarę, która jest głęboka i poważna. I to też jest rzecz, która mi niezwykle imponuje. Pokazuję ich pracę, właściwie coś, czym oni obsesyjnie się zajmują. Myślę, że jest to materiał bardzo romantyczny. Nie sądzę, żebym chciał zmieniać jego charakter. Nie mam zamiaru się ani tego wypierać, ani wstydzić. Widzę w tym coś pozytywnego i właśnie pięknego przez ten romantyzm. W tym niesamowitym pejzażu ludzie, którzy dbają o tą swoją tożsamość i którzy nie poddali się różnego rodzaju naciskom, mówią swoim językiem i są właściwie w większości ludźmi niezwykle pozytywnymi. Wszystko to, czym się zajmuję, jest niezwykle też wielorakie. Wchodzę do mieszkań i fotografuję rzeczy, sceny intymne. Chwilę potem jestem już na zewnątrz, jestem wśród zwierząt, których wśród górali jest przecież bardzo, bardzo dużo. I do tego wszystkiego służy mi mały aparat i właściwie tylko dwa obiektywy. Tym razem używam obiektywów o zmiennej ogniskowej, co pozwala mi właściwie na sfotografowanie, zareagowanie na każdą sytuację, z którą mam do czynienia. Używam aparatu Sony Alpha 7R z ogromnie czułą matrycą i dwóch obiektywów uniwersalnego zoomu służącego do większości scen, które ja obserwuję, ogniskowej 24 do 70 mm, ale też ponieważ jestem w górach i jestem zainteresowany zrobieniem kilku pejzaży, co jest dla mnie wyjątkowo poważnym wyzwaniem, bo nie znam się na tym tak naprawdę, ale mam do tego obiektyw też zoom 70-200 mm i to całkowicie wystarcza mi do tego, aby wyegzekwować, sfotografować większość sytuacji, z którymi mam do czynienia.